prezentujemy na stoisku w tym roku naszą nową kolekcję, kolekcję na 2023. Jest to kolekcja, która łączy w sobie elementy ekologiczne, które są bardzo istotne w dzisiejszym czasie. Materiały, z których powstała ta kolekcja, jest to kolekcja, jak już wspomniałam, ekologiczna, z materiałów biodegradalnych. Jest to len, jest to juta, są to elementy również rafii, czyli takiej trawy naturalnie pozyskiwanej i suszonej. Są też elementy w naszych kolekcjach, elementy szkła i oczywiście abażury, którymi się szczycimy. Kolekcja Eko charakteryzuje się ona tak naprawdę kolorami, które są kolorami ciepłymi, jasnymi, a trendy, które też jesteśmy w stanie zaobserwować u innych wystawców, są to właśnie kolory, które są na tą chwilę bardzo modne, tak? Czyli kolory beż, kolory lniane, odcienie brązu, beżu i to ta kolekcja właśnie w sobie posiada. Na targach Home Decor odwiedzają nas z reguły nasi klienci. To jest bardzo fajny czas dla nas tak naprawdę, ponieważ jesteśmy w stanie spotkać się z niektórymi klientami tylko właśnie na targach, ale oczywiście również klienci odwiedzający ogólnie tutaj hale targowe, więc jest to czas, żeby porozmawiać, żeby namacalnie zobaczyć nasze produkty. Czas spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń, bardzo sobie cenimy taki czas i takie miejsca. Posiadamy również swoje rynki zbytu za granicą. Tak naprawdę w 42 krajach jesteśmy z naszymi produktami i odwiedzają nas również nasi klienci z zagranicy, ale też z tego co wiem, z rozmów, które wczoraj prowadziliśmy, odwiedzili nas również nowi klienci z nowych rynków, tak, między innymi z Turcji, a tam nas jeszcze nie ma. Są to zupełnie inne targi niż te z poprzednich edycji. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to, co jesteśmy my w stanie zaobserwować, klienci są spragnieni takiego kontaktu. To powoduje, że te rozmowy bardzo często sprowadzają się nie tylko na tematy stricte biznesowe, tak, ale skracają tą granicę i te rozmowy stają się takimi rozmowami bardziej prywatnymi. Na pewno nie będziemy rezygnować z obecności tutaj na targach, bo jest to, jak wspomniałam wcześniej, naprawdę wspaniały czas.